to, co dzieje się przy nim, Mariusza Kudzianowskiego i Mamena Haridowa. Rozmawiamy o twojej walce, ale ty też jesteś osobą, z którą można porozmawiać na temat dzisiejszej walki wieczoru, bo przygotowałeś się i do pojedynku z Mariuszem Kudzianowskim, i do pojedynku z Mamenem Haridowym. O skończeniu, jakie będziemy rozmawiać, natomiast spędziłeś dużo czasu na analizie obu tych zawodników. Jak dzisiaj widzisz ten pojedynek i jak powinien zawalczyć i Mamen Haridow, i Mariusz Kudzianowski? Myślę, że Mariusz będzie cierpliwie czekał, starał się wciągnąć w swoją grę Mameda. Mamed, jak to ma Mamed, to jest kot, który czeka. Mule energię. Jak zaatakuje, no to już powinno być po wszystkim, więc tego mu życzę. Jest błyskotliwym zawodnikiem, takiego ciężko zawodnika znaleźć, więc życzę mu po prostu dobrej zabawy. A jesteś zaskoczony wagą Mameda Haridowa przed tym pojedynkiem, bo to jest nieco tylko ponad limit kategorii półciężkiej.